przyznać, że Maurycy Gojko jednak był bardzo twardym przeciwnikiem. Tak jest, ja się tak spodziewałem, oglądałem jego kilka walk, widziałem, że nie mam co się napalać na jakiś knockout, tylko spokojnie dać sobie czas. Nieraz się podpalałem, tutaj brat mnie uspokajał. Pół roku nie byłem w ringu, dobrze przetarłem, teraz sobie trochę odkurzyłem się. Myślę, że następny raz będzie lepiej, bo dużo jeszcze nie dociągnięć, brakowało mi wyczucia dystansu. No i fakt też był taki, że Maurycy był bardzo niewygodny przeciwnikiem. Dwa nasze style za bardzo się nie dopasowały, dwóch mańkutów, ale też tak jest. Ale też z takim trzeba walczyć i wygrywać, jeśli się chce być najlepszy. Powiedz, trochę cię nie zdeprymowało wczoraj, że jednak on trochę się zaniedbał i jednak te 2 kilogramy trochę no, za dużo, trochę nieprofesjonalnie do tego podszedł, jakby nie było. No nieprofesjonalnie, no. Też się pewnie na ostatnią chwilę dowiedział, ale w sumie... Umówiliście się na jakiś limit? No, tak, umówiliśmy się na limit 63 kilo. A gdyby ważył 3 kilo więcej, zawalczyłbyś z nim, czy? Nie, no ważył kilo 900 więcej. Dałem ultimatum, poszedłem na kompromis i no kilogram, żeby jeszcze zbił. Po ciężkich tam treningu wypocił się i ten kilo zgubił, więc brat przypilnował i zobaczyliśmy. No speaker powiedział, że pierwszy raz pod szyldem Wojak Promotion, Babylon Promotion. Powiedz, jak ci w ogóle no, współpracuje w Nowej Stajni? No na razie wszystko jest w porządku. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Wreszcie moja kariera ruszy. No, widzicie, no, pół roku nie walczyłem. Były przestój, ja tak nie mogę. Ja chcę walczyć często i tylko wtedy zauważycie mój rozwój. A teraz sam nie wiedziałem, jak się naprawdę czuję. To sobie można układać w głowie różne strategie i podejście, jakiś plan, ale no, jednak trzeba walczyć, żeby się rozwijać i poprawiać elementy, które nie wychodzą. Co narażnik podpowiadał między rundami? Właśnie, żebym go wciągał, nie wpadał i kończył każdą akcję prawym hakiem. I to wchodziło w praktycznie każdy prawy hak. Rozumiem, że brat jest twoim również trenerem w jakimś tam sensie, no bo tam widziałem jednak trener Łapin chyba ma też dużo do powiedzenia. Że tak. Nie, właśnie teraz do tej walki przygotował mnie mój brat w Poznaniu. Właśnie techniczne, bokserskie treningi. Siłownie miałem w Wrestler 24 u zapaśników i tak jak już współpracujemy, dietetykę też mam i wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Dopiero się docieramy, bo też z bratem wcześniej nie, tylko jedynie się tam trenowałem, sparowałem, ale tak pod walkę nie przygotowałem się. Może brat to tak ci nie, mówiąc kolokwialnie, nie kaci ciebie do końca? Właśnie wręcz przeciwnie, on jak tylko opuszczę rękę, od razu dostanę jakieś liścia, karci mnie, widzi wszystkie moje błędy i nieraz się denerwuje, ale wiem, że to słuszne są uwagi. Panowie, masz pytanie jeszcze? Ja chciałbym podziękować swoim sponsorom oczywiście, oni bardzo mi pomagają w przygotowaniach, tutaj właśnie Green Zone, Konektor, no wszystkim właśnie Oskarowi, wszystkim moim przyjaciołom. Liczna grupa kibiców przyjechała, Poznań jest dosyć odległa, miejscowością 500 km i przyjechało ich chyba około 60, sami słyszeliście głośny doping, także bardzo się cieszę i to mnie niosło też. Dziękuję bardzo. Michał, co dalej powiedz? Na tej gali miałeś pierwotnie walczyć z Krzyszkiem Cieślakiem. Masz zakontraktowaną walkę, występ na gali w Międzyzdrojach. To będzie Cieślak? Być może. To wszystko zależy od Krzysia, bo ja już powiedziałem wielokrotnie, że jestem na tak. Zobaczymy. No, ja chcę mocnych wyzwań, bo tylko tak się mogę przygotować, motywować. I potrzebuję też sparing partnerów odpowiedzi. Na gali właściwie mógłbyś z nim pogadać a propos tej walki. Nieraz rozmawiałem z nim. On, to zależy od twojego promotora. To mu tylko chodzi o pieniądze. Tylko tą kwestię chyba trzeba dograć. Mówiłeś przed tą walką, że potrzebujesz dobrych rywali, którzy cię zmotywują. Maurycy Gojko nie był chyba rywalem, który cię zmotywował do takiego najlepszego występu. Cieślak to będzie taki rywal, który cię zmotywuje? No, ja chcę taki rywal, który mnie w końcu się pokaże w rankingach europejskich i później wiadomo światowych. Tak chcę właśnie, no po co walczyć o nic. Gojko ostatecznie to był rywal, bo 4 rywali się zmieniło w ciągu moich przygotowań. Ja byłem już bardzo rozbity tymi danymi i sobie w ogóle no, nie brałem do głowy takich myśli, z kim będę walczył. To każdy powiedziałem już, dobra, wychodzę do obędnego.